Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych omówię z finansów zagadnienia wartości bieżącej rent jako stałych płatności dokonywanych w tej samej wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się Wam omówić. Po wstępnej ocenie zdolności kredytowej pewnej firmy, bank zgadza się udzielić 10-letniego kredytu inwestycyjnego w systemie rat płatnych półrocznych płatnych z góry. Przedsiębiorca ocenia, że może spłacać co okres maksymalnie po 10 tysięcy złotych, gdy obowiązujące oprocentowanie podobnego kredytu wynosi 6% rocznie. Jakiego rzędu kredyt może zaproponować bank na wskazanych wyżej warunkach? Obowiązuje kapitalizacja półroczna. To, co w treści zadania musimy zauważyć, to jest to, że musimy ustalić, ile teraz, na dzień dzisiejszy, warte są te renty, czyli stałe płatności w wysokości 10 tysięcy złotych, ale co jest bardzo ważne, płatne z góry. A więc musimy ustalić tak zwane PVA, u mnie z symbolem prim, czyli jakby symbolem zaznaczenia, że renty są wnoszone z góry, czyli na początku każdego analizowanego okresu. Kapitalizacja półroczna w treści zadania jest zaznaczona. Na co to wpływa? Na to, że stopa procentowa roczna po podzieleniu przez 2 będzie zamieniona na półroczną, czyli będzie dostosowana do częstotliwości naliczania odsetek. A więc nie wiadomo, w treści zadania jest wartość bieżąca z tych wpłat. My wiemy, że renta, cała płatność jest wnoszona w wysokości 10 tysięcy złotych co okres i czas trwania tego kredytu to 10 lat. Ale jeżeli kapitalizacja jest półroczna, to my musimy każde z 10 lat przemnożyć razy 2, żeby wiedzieć, ile było takich półroczy. Bo przy kapitalizacji półrocznej czas musi być naliczany również z tą samą częstotliwością, czyli w półroczach. A więc kapitalizacji będzie 20, tyle co półroczy. Dalej idąc, jeżeli ja wiem, że stopa procentowa rocznie to 6% w skali roku, zostaje mi tylko podanie odpowiedniego wzoru. Wzorów na renty jest niesamowicie dużo, a my musimy wybrać wzór, w którym obliczymy wartość bieżącą rent, ale co ważne, płatny z góry. Czy macie wzór zapisany tak jak u mnie, czy bez prymu, czy z symbolem G, a może jeszcze inny wariant? Nie ma to znaczenia, ważne, żeby wynik końcowy był zgodny. Po prawej stronie znajduje się wysokość renty, stopa procentowa oraz liczba kapitalizacji. Gdy odpowiednio podstawimy zarówno tą wysokość renty, jak i stopę procentową i liczbę kapitalizacji zgodnie ze wzorem tutaj zapisane z minusem, będziemy mogli odpowiednio wszystko ze sobą poodnieść do potęgi, poprzemnażać i to, co nam wyjdzie, jest to w tym momencie już obliczona wartość tych rent. Zostaje nam napisanie już interpretacji, wyłącznie interpretacji. Pamiętajcie, że taka interpretacja przy zadaniach ilościowych w przedmiotach ekonomicznych jest po prostu niezbędna. Czasem bez jej podania może zadanie w ogóle nie być sprawdzone. Moja przykładowa interpretacja brzmi: przedsiębiorca powinien oczekiwać, że przy obecnych warunkach proponowany kredyt inwestycyjny będzie udzielony na kwotę maksymalnie 153 237 zł i 99 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi.
Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.